Dzień dobry, poniedziałek 13 marca, nowy tydzień, nowe wyzwania. Cześć, witajcie, ja nazywam się Hincul i dzisiaj pokażę wam tą bitwę, którą mówiłem o niej na moich streamach. Czasami mam takie wrażenie, że RNG po prostu chce nam tak dokopać, abyśmy po prostu ten tytuł zostawili, ale czy tak się dzieje? Nie zawsze, czasami staramy się sprostać wyzwaniom, staramy się, przynajmniej ja tak mam, zrobić coś więcej, oszukać tak zwane właśnie RNG i mieć jeszcze większą satysfakcję. A grając poziomem 8 na przykład na dziesiątkach, jest to bardzo duże wyzwanie, tym bardziej, że teraz te dziesiątki są bardzo potężne. Weźmy takie ostatnimi czasy dodane idiotoodporne awre, gdzie moim zdaniem bardzo psują rozgrywkę, a szczególnie takim niskim tierom. Wczoraj tu akurat również na tej mapie zaprezentowałem wam potyczkę na żywo, gdzie no dosłownie brakowało niewiele, żeby drużyna mi pomogła, a były to dziesiątki. Tak się nie stało, a myślę, że naprawdę jeszcze można było sporo zrobić. Jeżeli chodzi o tą rozgrywkę i patrząc na ten pojazd, no to tutaj zaczynam się kopać z koniem, no bo jeżeli zaczepiam dziesiątki, potężne dziesiątki, muszę się liczyć z konsekwencjami. Tutaj akurat naprzeciwko mnie mam potężne pojazdy, jest to Valor, nic mogę mu nie zrobić, ale jeżeli będę starał się wykorzystać okazję, od czasu do czasu moim śmiesznym działkiem coś tam będę go skubał, tak jak komar. No słuchajcie, cóż poradzić, staramy się, naprawdę, przynajmniej ja mam tak, że robię w bitwach, staram się robić jak najwięcej i ktoś może mówić, że kamper, że to, że tamto, wystarczy wejść na moje live'y i wystarczy popatrzeć, jak gram i tak dalej. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że czasami trafią nam się gracze z naszej drużyny, gdzie wiedzą, co robić. I tutaj miałem takie akurat szczęście, że na takich trafiłem. Naprawdę jest to bardzo, bardzo rzadkie, żeby ktoś z nami razem współgrał, nie grając w żadnym plutonie, tak? Ja wiem, że wielu gra na przykład z was w plutonach, jest łatwiej. Ja jestem bardziej takim samotnym wilkiem i no czasami przydałaby się ta pomoc, ale nie liczę na nią, staram się zawsze raczej liczyć na siebie. Choćby nawet cytując, umiesz liczyć, licz na siebie. Dobra, swoje zrobiłem, prawie już hapsa nie mam. Co do samego pojazdu, bardzo miękka maszyna. Jeżeli mam walczyć z takimi pojazdami jak Valor, jak Avre, czy nawet taki Patton M46, który próbuje gdzieś tam mnie od boku przebijać, jestem na straconej pozycji. Czasami lepiej się jest wycofać, nie kopać się z koniem i wyczekać odpowiedni moment. Ktoś by powiedział, ta bitwa jest przegrana, zrobiłeś 900 uszkodzeń, no i chyba tyle. Ktoś by się poddał, wyjechał, a niech mnie zniszczą, ale ja zawsze gram do końca. Co do samego pojazdu, Progetto M35 mod 46. Co lubię w tym pojeździe? Działo, kapitalne działo. Może uszkodzenia nie są fantastyczne, bo tylko mamy 240 na strzał. To nie jest dużo. Patrząc na dzisiejsze, nawet same ósemki, gdzie mają już 280, 360, 300 i tak dalej, i tak dalej. Medy, tutaj mowa o medach. Tutaj mamy no śmieszne uszkodzenia. Owszem, mamy 3 pociski. Łączną liczbę mamy 720, tak, łączne uszkodzenia, ale mimo wszystko, nawet zadając te uszkodzenia, później liczymy się z tym, że no, długo przeładowujemy. Tutaj mamy automatyczne doładowanie, co jest bardzo fajne, nie musimy się wcale martwić. Jeżeli wystrzelimy te nawet 2 pociski czy jeden, momentalnie automatycznie ładuje nam się kolejna pestka i to jest super. Co do penetracji, 212-259, też nie jest ta penetracja jakoś specjalna, tym bardziej, że gramy z potężnymi dychami. Jeżeli chodzi o zasięg spota, 390 metrów, pancerza kompletnie nie mamy, prędkość maksymalna 55 km na godzinę. Za co lubię ten pojazd? Na pewno właśnie za celne działo, za mobilność, mogłaby być lepsza,
ale właśnie za to, że ma ten automatyczny magazynek. To jest naprawdę super sprawa, nie musimy się kompletnie niczym przejmować. Bitwa na mapie Zatoka Rybacka. Grałbym na środku, gdybym miał twardą wieżę, a tak nie jest. Starałbym się po prostu te pojazdy trzymać. Tak samo właśnie wczoraj grałem na live, grałem IMX-em, tym Alt Proto, gdzie on ma twardą wieżę. Nawet i dychy potrafią się od niej odbijać. I starałem się właśnie tak robić, łapać asysty, świecić przeciwnika. Gdyby wczorajsze te dwa pojazdy, które właśnie stały tutaj mniej więcej, gdzie ja pomogłem mi z jednym pojazdem, bitwa by zupełnie inaczej wyglądała dla mnie, bo pewnie ona była wygrana, ale mimo wszystko no nie miałem tej pomocy. A czasami oczekiwalibyśmy czegoś więcej, nawet od tych pojazdów o dwa poziomy wyższych od nas. Tutaj akurat mogłem polegać w tej bitwie na zupełnie nieoczekiwane pojazdy, czyli z mojego poziomu. Ktoś by powiedział, no pewnie też popadają ósemki i dychy będą tutaj dominowały. A słuchajcie, wcale tak się nie będzie działo. Zresztą sami zobaczycie, sam byłem w szoku, że akurat udało się oszukać RNG, bo od samego początku, patrząc na losowanie, patrząc na jakie pojazdy przyjechały na środek, tak, no mieliśmy pod górkę. Zazwyczaj jest tak, że większość graczy, którzy powinni grać w dobrych pozycjach, jadą zupełnie gdzie indziej i no jest to niestety taka bolączka WOTA, gdzie na przykład gościu, tak jak grał, wyjechał sobie tym walorem, stanął na środku, bardzo dobrze robił, bo ma do tego odpowiednią maszynę, ma świetne opuszczanie działa, bardzo twardą wieżę, no i grał w idealnej pozycji dla niego. Akurat patrząc tutaj na tej mapie, no to dla mnie środek jest najważniejszy. Jeżeli przegramy środek, później może być ciężko, naprawdę ciężko może być, żeby wyciągnąć bitwę, ale zdarzają się czasami takie sytuacje, gdzie no udaje się zrobić coś więcej. 10 do 8, niby cały czas prowadzimy, ale wcale to tak ciekawie nie wygląda. Tym bardziej, że mamy na środku jeszcze sporo pojazdów. Tutaj dyszka jest przed nami. Ja staram się robić ile mogę. Gdybym może miał normalne działo, nie teraz właśnie to automatyczne, gdzie gram na jednym pocisku, ten CS szybciej by zszedł, ale no niestety starałem się robić jak najwięcej zadać temu CS-owi, tak żeby później on miał zdecydowanie mniej punktów wytrzymałości niż na przykład tak jakbym czekał aż trzy pociski mi się załadują. Nie trafiłem. 8 do 7. I mamy tak, Valora, mamy Avre i mamy CS-a, tak więc no przeciwnicy dość wymagający. Chociaż tutaj nie wiem dlaczego stoi niszczarka obok mnie. O dobra, teraz w końcu strzeliła, co pomogło zniszczyć tego CS-a. Ciągle cały czas jest Avre po przeciwnej stronie. Naprawdę bardzo trudny przeciwnik. Ósemki mają problem z przebijaniem tego pojazdu, jeżeli frontalnie on będzie wyjeżdżał na nas. Bokiem, jeżeli gdzieś tam będzie jechał, no to bez problemu, tak? Każdy jeden pojazd jesteśmy w stanie przebić, ale jeżeli wyjedzie gościu na nas centralnie, no to naprawdę taka ósemka ma przechlapane. Tym bardziej, że jest to zwykły czołg średni, tak? Tylko że ma potężne działo, tak jak na przykład lodówka, czy tak jak gwiazda. Patrząc na przykład na taką gwiazdę, czy lodówkę, lodówka totalnie miękka, nie mamy z nią problemów, tak? Jeżeli chodzi o gwiazdę, no to jest wieża osadzona z tyłu i no nie zawsze w każdej pozycji będzie ten pojazd akurat komfortowy w rozgrywce. On musi jednak mieć dobrą pozycję, żeby opuścić działo i oddać strzał. Jeżeli chodzi o te Avre, różnie to wygląda. On ma bardzo fajne opuszczanie działa bokiem, tak? Jeżeli bokiem wyjeżdża, no to wtedy ma dobre opuszczanie działa. Frontalnie bardzo, bardzo kiepsko to wygląda, a patrząc akurat na tą mapę, no to tutaj wyjedzie boczkiem i może sobie oddawać strzały. 4 do 5, jeszcze został nam Czechosłowak, ale ja staram się tutaj teraz zwrócić uwagę na Avre. Gdzie on jest, to jest pierwsza sprawa, druga sprawa, została niszczarka. T28, dobra, Avre jest tutaj i co zauważyłem jeszcze, patrząc na te Avre, kurde, one strasznie dobrze świecą, albo mi się tak wydaje. Dobra, jest niszczarka, mi na niej akurat zależało, żeby ją skończyć. Tam Valor jest na hita, tak więc próbowałem ich zajechać od tyłu, tylko nie spodziewałem się, że ten Avre, kurde, pojedzie od tej strony do miasta.
No i teraz gościu jedzie cały czas za mną, stara się mnie po prostu zniszczyć. Ja chciałem właśnie zajechać te dwa czołgi ciężkie od tyłu, no ale nic innego mi nie pozostaje jak wrócić. Teraz zostaliśmy tak, zostaliśmy na 0,2 i na 1,9, o ile dobrze pamiętam, tak jest. Zostały 3/8, przeciwnik ma zdecydowanie przewagę. No tutaj Avre nie mógł mnie na szczęście trafić, ale zostaliśmy 3/3. 3/8 i 0,2, 1/9, chociaż ten walor jest na hita, to taki Avre każdego z nas może ściągnąć na strzała, jak i również ten Czechosłowak nie jest niczego sobie maszynka. Dobra, wracam do niszczarki, mam nadzieję, że ona coś tam będzie mogła przyjąć na siebie, a ja wtedy pomogę jej skończyć tego walora, tym bardziej, że on jest na hita dla każdego z nas. Ale mamy na środku VZ-tę. Dobra. Jest VZ-tka. Na szczęście pokazał się, gdzie jest. Bardzo dobrze. Chodź tutaj, kolego. O. Wejdzie. Dobra. Weszło. No i takim oto sposobem 3/8 poradziły sobie z naprawdę groźnymi przeciwnikami. Został nam jeszcze jeden. Jeszcze najgroźniejszy przeciwnik, tak bym to powiedział. Czyli Avre. Ja jestem oczywiście na pierdnięcie. Teraz wypadałoby go wyświecić. No i właśnie wyświeciłem. Czy mnie trafi, czy nie? Powiem wam tak, że te czołgi budzą totalny postrach, jeżeli gramy 8-kami. Pamiętam kiedyś, jak zaczynałem właśnie grać w WOTA, esetki taki postrach budziły. Nikt nie chciał wyjeżdżać grając 8-ką, czy nawet 10-ką jakąkolwiek na esetkę. One były potężne w tamtych czasach, tak jak gra zaczynała, jeżeli chodzi o swoją karierę na wersjach konsolowych, a w sumie na Xboxie, bo najpierw ona się pojawiła na Xboxie. Bo teraz ten Avre jest takim pojazdem, gdzie naprawdę te 8-ki muszą uciekać. No ale jak widzicie, czasami warto jest zawalczyć z RNG, czasami jest warto wycofać się, nie kopać z koniem i wyczekać, poczekać po prostu na swoje miejsce w szeregu. Tutaj 8-ki pokazały, że i one potrafią coś znaczyć w bitwach, nawet jak są na straconej pozycji. Podziękowania dla tych dwóch kolegów, naprawdę bardzo dobra gra. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!